Witam wszystkich serdecznie. Ciąg dalszy prac polowych. Co będziemy dzisiaj robić? Mianowicie się orać te dwa kawałki. Tutaj był obornik rozrzucony. Tutaj będą sadzone ziemniaki, różnego rodzaju warzywa. Tam na samym końcu muszę spalić tą stertę gałęzi i tam coś dla pszczółek na pewno będę siał. Także nie przedłużając, zapraszam do oglądania.
Przerwa. Nie wiem, jest może na dworze około od 5 do 7 stopni, tak przypuszczam. A mimo to pszczoły latają. Zresztą widać tutaj pszczółkę z pyłkiem nawet. Przyleciała. To ciekawe, jest naprawdę zimno. Powiem wam szczerze, bo musiałem się przebrać. O, znowu następna przyleciała. Aż dziwne, że te pszczoły latają w taką pogodę.
te chmury, nie wiem czy je widzicie, to są chyba takie chmury, z których pada raczej śnieg, albo też ze śniegiem już coś takiego ruszyło. Jednak bez kabiny, chociaż nie ma co narzekać. Dobrze, że chociaż traktor jest, ale jednak bez kabiny, no ciężko jest, zależy od pogody właśnie. Tak jak mówię, te chmury to są jakieś takie chmury śniegowe, z których na pewno nic dobrego nie poleci. Kończę, bo jeszcze będę tutaj wjeżdżał glebogryzarką, dlatego nie ma sensu się bawić, a tym bardziej, że idę na noc do pracy, to chciałem się z tym jakoś uwinąć jak najszybciej. Chociażby nawet dlatego, że ta pogoda nie rozpieszcza, widzicie jakie chmury są nade mną, nie wiem. Temperatura jest może około 5-7 stopni, ale odczuwalna jest, nie wiem, coś chyba w granicach zera, już mnie tutaj tak przepizgało, że dość mam. No a tutaj mam jeszcze kawałeczek do zrobienia, tylko muszę spalić te gałęzie i tam coś się jeszcze wsieje. Tak w międzyczasie mi się przypomniało, że tam kolega prosił mnie, żebym nagrał film, jak wygląda po bieleniu. Jest dopiero raz pościelone. Także no, wydaje mi się, że zrobiło to robotę. Nie jest najgorzej. Wiadomo, że pędzlem dokładniej by się to zrobiło, no ale no, ważne, żeby spełnił swoją funkcję, żeby po prostu zabić te bakterie wszystkie. Także tak to wygląda. Tutaj może o, najlepiej widać na drewnie właśnie.
prawej stronie już drugi raz przejechałem glebogryzarką. No widać, jest różnica. Tutaj musiałem ładnie przygotować ten kawałek, bo tutaj będą siane i sadzone warzywa. Także myślę, że wyszło mi to chyba nie najgorzej.